prawie 200 osób na bruk w Kukini pod Kołobrzegiem. Wkrótce zostanie zamknięty ich zakład pracy, czyli przetwórnia ryb. Właściciele mówią, że to przez kryzys. A ta sprawa to dramat nie tylko pracowników i ich rodzin, ale również powiatów, w których bezrobocie bije rekordy. Jeszcze pracują, ale taki ruch będzie tu tylko do maja. Dziś pracownicy zostali poinformowani, że za miesiąc zakład stanie. Całe życie komuś pomagaliśmy, każdemu pracodawcy, a teraz co? Nam nie ma kto pomóc, no bo zostajemy na czym? Na lodzie. Powodów jest wiele, ale ten podstawowy to ceny. Śledzi, które zdrożały o 100%. Zdrożały też łososie, a to one miały uratować sytuację. No niestety nie przewidzieliśmy tego, że pod koniec roku ta cena, która przy podejmowaniu decyzji była około 3,60 euro za kilogram, skoczy do 5,60 euro za kilogram. Pracownicy mówią, że już w grudniu w firmie źle się działo. Widzieliśmy z dnia na dzień, że to się nie kleje. Już ta praca nie była płynna. Zaczynały się takie dni wolne, że na telefon, o dzisiaj nie pracujecie. Pierwsze zwolnienia posypały się w lutym. Nie wiem, jak sobie ludzie z tym poradzą, jak każdy sobie z nas poradzi z tym, nie? Jest naprawdę ciężko. Właściciele firmy zapewniają, że nie umywają rąk i że chcą pomóc pracownikom. W większości załogi zostanie zaproponowana praca w innych zakładach naszej grupy kapitałowej. Jest problem tylko tyle, że to jest w innym województwie. Większość pracowników z tej propozycji nie skorzysta, bo nie stać ich na przeprowadzkę. Tym bardziej, że praca w innym zakładzie nie daje gwarancji zatrudnienia, bo ten w Kukini jest trzecim zamykanym przez grupę kapitałową Graal w ciągu 2 lat. Tak, to jest fiasko, to jest duża porażka dla naszej grupy. Zarząd firmy o zwolnieniach powiadomił urzędy pracy w powiatach kołobrzeskim, białogardzkim, świdwińskim i koszalińskim, bo w nich mieszkają pracownicy. Samorządy, które i tak borykają się z dużym bezrobociem, mają kolejny problem. To jest kolejne 200 osób, jeżeli dodamy do tego rodziny tych osób przecież, prawda, no to automatycznie ta grupa nam się zwiększa, także uważam, że to jest duży problem. Właściciele nie zamierzają sprzedać przetwórni. Mówią, że poczekają na lepsze czasy. Hale produkcyjne zamienią w magazyny.